Dzień dobry, przepraszam. Wybory do Europarlamentu. Na kogo by pan głosował, gdyby wybory były dzisiaj? No, na kogoś? Nie mam w tej chwili typu żadnego jeszcze. Nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem. No nie, co to jest? Ja jestem konserwatywna i dlatego na prawicę. Wie pan co, nie mam zdania na ten temat. Wie pan co? Na siebie, ale jestem za stary, więc chyba nie. Mi zawsze się podobał, jak to się mówi, Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak był prawdziwy. A teraz to już mi wszystko jedno. Szczerze nie interesuję się zbyt polityką, więc... Jeszcze nie wiem. No ja tak z polityką to tak... No czasami oglądam, jak mąż ogląda, mąż by bardziej się w tym orientuje, a ja tak... Nie do końca. Nie wiem, moja mama też jest za PiS-em, więc w sumie dałbym na PiS. Jeśli już miałbym coś wybrać, to bym się pokierował opinią mamy. Na partię, na PO. Obecnie nie ma kandydata, ale na partię, która zniesie programy socjalne. Ponieważ nie chcę, żeby ktoś robił na kogoś. Są osoby, które potrzebują tej pomocy, na przykład renciści, a są też osoby, którym po prostu się nie chce iść do pracy i dlatego korzystam z programów socjalnych.